popatrz, miały być dzieci, a ani jednego dziecka w tle. Każdego dnia przychodziły, były upały, pełno dzieci na podwórku. Dzisiaj nie ma ani jednego dziecka. A właśnie o dzieciach chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów. A mianowicie o tym, że dzieci są niesamowicie wyczulonymi obserwatorami rzeczywistości. Obserwują nas dorosłych i czasami mamy pretensje, że dzieci są takie albo takie, no ale w zasadzie powinniśmy popatrzeć do lustra i zadać sobie pytanie, jaki przykład dajemy naszym dzieciom. Bo dzieci naśladują nas, dzieci obserwują nas, dzieci słuchają nas i dzieci są odtwórcami rzeczywistości, którą my im pokażemy. Apostoł Paweł miał takie szczególne duchowe dziecko, którym był jego uczeń Tymoteusz. I chciał Paweł ukształtować Tymoteusza tak, żeby był jego wiernym sługą w zwiastowaniu Ewangelii. I dlatego Paweł napisał do Tymoteusza dwa listy. Pierwszy list do Tymoteusza rozpoczyna się takim szczególnym słowem, świadectwem Pawła o tym, kim on jest. Jestem wdzięczny temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że okazał mi zaufanie, powołując mnie do służby. Mnie, który wcześniej byłem bluźniercą, prześladowcą i człowiekiem zuchwałym, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż postępowałem nieświadomie jak niewierzący. Bardziej jednak zaobfitowała łaska naszego Pana z wiarą i miłością odnoszącą się do Chrystusa Jezusa. Nauka ta jest godna wiary i całkowitego przyjęcia, gdyż Chrystus Jezus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dlatego też dostąpiłem miłosierdzia, żeby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w przyszłości z Jego powodu uwierzą w życie wieczne. Niesamowity tekst. Apostoł Paweł Wielki, apostoł narodów, pisze: Tymoteuszu, popatrz na mnie. Nie jestem człowiekiem idealnym. Nie jestem ikoną, nie jestem człowiekiem, który mógłby stanąć na pomniku, ale jestem człowiekiem, który w swoim życiu popełniał błędy. Mam kiepski charakter, jestem porywczy, jestem człowiekiem, który nie tylko był bluźniercą i prześladowcą, ale jestem zuchwały, to znaczy chciałem się wykazać swoją odwagą, chciałem się wykazać swoją ambicją, ale nie tędy droga. Tymoteuszu, popatrz. Pan Bóg tego zuchwałego bluźnierce i prześladowcę dotknął i pchnął mnie na właściwy tor. To On mnie nawrócił. To On pokazał mi, że te wszystkie moje złe cechy mogą zostać obrócone w dobro. Mogą zostać wykorzystane w dobrej sprawie. Tymoteuszu, życie nie jest idealne. Bycie apostołem wymaga odpowiedniego ukierunkowania Twoich cech, odpowiedniego wykorzystania Twoich zdolności, Twoich umiejętności, nawet Twoich, można by powiedzieć, złych cech, bo Pan Bóg nawet te złe cechy potrafi wykorzystać we właściwy sposób. Tymoteuszu, obserwuj mnie, a przede wszystkim obserwuj tą Bożą łaskę, która działa w moim życiu. Dzisiaj, kiedy jako rodzice, jako dziadkowie, jako nauczyciele, bo sam jestem też nauczycielem i rodzicem, przyglądamy się naszym dzieciom i zastanawiamy się, co jest ważne, jakimi chcielibyśmy, aby były nasze dzieci. Bardzo ważna jest myśl, że powinniśmy być w tym wszystkim, co robimy, autentyczni. Dzieci nie znoszą nieautentyczności, nie znoszą fałszu, wyczują ten fałsz z daleka. I dlatego, jeśli chcemy, żeby nasze dzieci szczerze poszły za Jezusem w swoim życiu, musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób autentycznie możemy dawać im świadectwo naszej wiary. W jaki sposób autentycznie możemy być dla nich świadkami życia z Jezusem. To jest zadanie dla nas, bardzo trudne zadanie, dlatego że wymaga od nas autentyczności właśnie. Wymaga od nas tego, żebyśmy byli sobą przed naszymi małymi, młodymi świadkami, których chcemy kształtować. Popatrz, miały być dzieci, nie ma ani jednego dziecka. Może i dobrze, dlatego że mamy więcej czasu na zastanowienie się, co byśmy tutaj powiedzieli, co byśmy zrobili, gdyby tam rzeczywiście za nami dzieci stały. Życzę dobrych przemyśleń, szczególnie nam, rodzicom, nauczycielom.
w jaki sposób być świadkami Jezusa dla najmłodszych.